MMA Rock z Piotrem Halmanem. Piotrek, wracasz po dość długiej przerwie, powiedz, jak się czujesz. Czuję się świetnie. Jakie to jest właśnie dla Ciebie uczucie? Jak wiesz, wiadomo, jak były pewne problemy, miałeś tak z tym, z tą wpadką, potem trochę przepychanych, teraz wracasz po tak długim okresie, to jest takie uczucie bardziej mobilizacji, czy chcesz udowodnić, że to były tylko jakieś kłopoty? Nie no, myślę, że dam dobrą walkę tak jak zawsze i nic nikomu nie muszę udowadniać, po prostu robię to dla siebie. Co możesz powiedzieć o Twoim rywalu? Nie no, mocny zawodnik. Gdzie jest najmocniejszy? W którym miejscu? Nie no, uważam, że jest ogólnie wszechstronny. A mógłbyś trochę powiedzieć o Twoich przygotowaniach, bo tutaj przygotowałeś się prawie przez chyba większość czasu w Tajlandii. To pierwszy raz, kiedy tak robiłeś. Jak ostatnio z Roberto Flamingo, z moim trenerem, tym razem pojechaliśmy do Tajlandii. Warunki były świetne, też świetnie o nas zadbali, także pozytywnie. A odwiedzałeś też Pomorze? Byłeś w Mighty Bulls? Byłem przed wyjazdem zawsze, jak jestem w domu, trenuję w Mighty Bulls. A kto będzie stał w Twoim narożniku dziś w sobotę? Roberto i mój brat. Okej, okay. A mógłbyś trochę powiedzieć właśnie o tym, o tej sprawie związanej właśnie z tą wpadką antydopingową, czy to jest tak, że już się pogodziłeś z tym, że tam... rozumiem, że dalej uważasz, że to był jakiś błąd, tak? I czy... Nie, błądało mi się, że celowe to było działanie, różne rzeczy się dzieją w Brazylii, z komisją też to nie pierwsza taka sytuacja, pogodzić się, no co miałem zrobić, dochodzić swoich praw przed sądem w Brazylii, było to działanie, powiedzmy, które by nie przyniosło jakichś tam efektów, także... Da, jestem dalej, walczę dalej i nic się nie stało tak naprawdę. Za dwa dni się bije i nic się nie stało. To będzie Twoja piąta walka w UFC. Przyzwyczailiśmy się do tego, że praktycznie każda Twoja walka jest, jeśli nie jest po pierwsze efektowna, a po drugie niemal każda jest nagrodzona bonusem. Czy teraz też masz taki pomysł, żeby właśnie wyjść i przewalczyć jak najfajniej te 5 minut? Nie no, zawsze jest taki pomysł, żeby dać z siebie wszystko i nie przyszedłem tam się bawić, tylko przyszedłem walczyć, tak samo to pokażę, ale nie nastawiam się ani na bonus, ani na ten. Wiadomo, pieniądze zawsze się przydają, te takie uznania też i z tego się bardzo cieszę, ale tu myślę tylko o tym, że ja mocno tego chcę. Od początku kariery w UFC przeplatasz zwycięstwa porażkami i teraz według tej arytmetyki wychodzi tak, że teraz powinieneś wygrać. Czy w ogóle przykładasz wagę do takich rzeczy, czy to raczej traktujesz właśnie tak trochę humorystycznie? Nie no, w ogóle tego nie traktuję. Tak się zdarzyło. Mam nadzieję, że teraz będą same wygrane. Okej, dziękuję Ci bardzo i oczywiście życzę świetnej walki i wygranej. Okej, dzięki.